Hej. The tenth plague, death of the firstborn. Hej. Czy jesteśmy w stanie ją powstrzymać? To jest pytanie. Okej. Nie wiem, co to dało. A nie mogę tego wyłączyć. Pewnie będę musiała tutaj przynieść żabę? Okej, wie. Okej. Cześć, Sowo. Podobno nie jesteś tym, co się wydaje. Czym się wydajesz? Podejrzewam, że tu muszę wrzucać rzeczy z różnych. I będę miała też totem dla Sowy. Czy coś. Czy możesz się odezwać, czy nie? I hope I am not the one that dies tonight. No, to nie ty jesteś pierworodny, z tego co wiem. Kulka. Kiwia, skąd ja mam to wziąć? Aha. A patyk? Patyka to ja już nie wezmę? Okej, ciekawe. Lina? Maska? Kurna. Za dużo rzeczy. Ach, mogę je gasić. Może będę musiała je odpalać w jakiejś odpowiedniej kolejności. Tonight, Lake will show her true self to us. Be ready. Nie wiem. Klikam na te kości, które się ruszają. Nie wiem. Nie daje to nic na razie. Może czegoś brakuje. Chwila. A to nie będą te... Czemu nie mogę już z tym nic zrobić? Bo to są plagi. Tak mi się wydaje. Że mamy szarańcze. Mamy grat. Tu są muchy. Nie mam pojęcia, co mam z tobą zrobić. Pomór bydła, plaga. A jak już wyjdę tutaj, to nie jestem w stanie tego zgasić. Nie wiem, czy dobrze, że ja to tak zapalam. Też nie mam pojęcia, co to jest. We celebrate the day of the lake tonight. Be ready. Zabijecie mnie. Tak? Nie, słuchajcie, ja muszę oznaczyć tutaj te... Które to są plagi? Dobra, czy ja to muszę podpalać, żeby w ogóle zobaczyć, co gdzie jest? Dobrze. Tu mamy... Robactwo. Któreś. O. To potem sobie jeszcze posprawdzam i przyjdę po to. Nie rozumiem jeszcze większości zagadek. Hejo. A, tutaj mamy do napisania słowo aul, czyli sowa. I tam jest podpowiedź, jak gdyby w zależności od, tak, tam były pokazane różne plagi i pewnie ta plaga pomiędzy nimi
numerek to będzie ta litera. Tak mi się wydaje. Tutaj mamy grat i rękę, czymkolwiek jest. Ręka i grat. Dobra. O. Czyli tak, żeby mi to nie przeszkadzało, to są jeszcze nieoznaczone. Dobrze, zobaczmy tutaj. To jest pewnie woda zamieniona w krew. Ta łezka. I tutaj mamy żabę. Tutaj mamy... Boże, nie wiem, co to było za robactwo. Czy to były muchy, czy co. I tu mamy szarańcze. Może komary. I między księżycem a gradem. Jeszcze nie wiem, co mam z tym zrobić. Dobra, spróbujemy z tą sową coś wykombinować. Ja sobie pozwolę wyświetlić... Ja sobie pozwolę wyświetlić listę plag po prostu, żeby nie było. Bo nie pamiętam dokładnie ich kolejności. To chyba będą muchy. A między muchami i szarańczą jest... Kurczę... Duża przestrzeń. Bo muchy były czwarte, a szarańcza ósma. Nie wiem. Ja może mam po prostu pomalować jej twarz w taki sposób. Spróbujmy to zrobić, bo ja już nie wiem. Tutaj na pewno mamy scenkę Robin Hoodowską. Okej, to działa. Ej, co mi dasz? Po co mi to? Everyone's true color will show eventually. A, okej. Czy masz swój kolor, Kuro? Nie. I nie chcesz jeść. Okej. Odpaliłam ogień. I tyle. Jestem małym oszukistą i sprawdziłam sobie może nie gotowe rozwiązanie, ale tak naprawdę sens tej zagadki. Tak? Czyli... Bum. 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 Jej! Jej! Udało się. To chyba koniec. Generalnie, jakbyście nie zauważyli, co robiłam, to jest coś, czego ja nie zauważyłam, czyli to, że jak uderzam w ręce, to on uderza jedną ręką, tak? Jak uderzam w lewą rękę, to on wali lewą ręką. Jak uderzam w głowę, to wali obiema. I to chodziło o to, żeby
Uderzać, kazać mu uderzać z tej strony, z której ma więcej bujało się kości. I generalnie jak były równe ilości bujających się kości, taki tam rym, to się uderzało w głowę po prostu. Może będę w stanie zrobić strzałę. Patrz ta. Czy teraz mogę zrobić... Benny... Nie, jak on się nazywał? Wilhelm Tell. To było to. Ale ty musisz mieć jabłko na głowie. Miej jabłko na głowie. Czego nie mogę ci położyć jabłka na głowie? Kurna, to nie działa. Dobra. Okej. Au. Czy mam ci położyć jabłko na stopie? Mam ci dać tą strzałę? Okej. A teraz jak strzelisz? Okej. Będziemy robić to metodą prób i błędów. Znaczy, domyślam się, że musisz, mój drogi, troszeczkę wyżej. Ha! Dobrze. Kapelusz mi się nie przyda, ale mogę ci postawić jabłko. Wreszcie! Wreszcie się dzieją rzeczy. Nie lubię, jak człowiek tak utknie. Tu? Może być za wysoko. Nie. A robaczek. Myślałam, że nasiona wypadną. Nie wiem, po co mi się przyda ta strzała. Idziemy teraz do kuku. Albo do ciebie. Nie jesz robaczków. Gardzisz nimi. Dobrze, myszy są smaczniejsze. Masz rację. To tak nie działa. Czy mam mu smażyć jajecznicę? Sadzon. O nie! Smażyłam kuciaćka. Co mam z tobą zrobić? Okej, udało mi się cię zebrać. Co dalej? O nie! To ciebie teraz mogę dać sowie. O Boże, to będzie straszne. No dobra. Znaczy tak myślę, no. Po co tu jeszcze by się działo? Jap. Jap. I dostaniemy wypluweczkę. Świetnie. No dobra. Puzzle! Jak słodko. To będzie tak. Czyli tu będziemy mieć S. Sowy. Dlaczego sowy? To mnie zastanawia. No i ułożyłam. Czemu nie? Co jest nie tak? Coś z tym trzeba wykombinować, prawda? Leno, ty debilu. Patrzysz na mapę. A tutaj masz skalę. Dobra, ustawiamy to z powrotem. No bo po co by mi była linijka, tak? O. Okej. Która jest idealna taka jak to? Czy to będzie... Czy to będą odległości? To
będą odległości. Jezus. Dobrze. Między krwią i żabami. To trzeba obkręcić. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Jej! No bo nie pasowało mi z kolejnością plag. W to są muchy i szarańcza. Gdzie ty idziesz? Nigdzie nie idziesz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tam był księżyc i grad, prawda? To będzie już takie trochę skomplikowane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć! Jej! Tak jak na początku mi szło bardzo ładnie. Do teraz jest źle. Dobra. O, to będzie czwórka. W to będzie piątka. E, to będzie dziesiątka. U. Czy ja mogę tu zejść? U. U. Czy mam tu wpisać po prostu sowy? No. Ha. Już wiem. Nie. Nie mam pojęcia, co to ma być. Może to jest każda z tych... Każdy z członków rodziny i muszę mu coś przypisać, tak? No bo... Nie widzę innej możliwości, nie? Ej! Ej! Ale ja chciałam... O, okej. Nie mam pojęcia, co mam z tym zrobić. Wiecie? Okej. Dobra, zaczniemy od czegoś, co ogarniam. Bo to wszystko są sejfy. Tak jakby. Z różnymi zamkami. Ach. To jest raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Też trzy. Dobra. Nie jest trudno. Tu pewnie będzie jeden i coś tam. Oczywiście, żeby nie zirytować. Ale poradzimy sobie. Lena i włamania. Maska gołębia. Hej. Czy ja będę musiała te maski założyć ludziom? To jest pytanie.
Bo wiadomo, ktoś odprawiał te rytuały w tych maskach, nie? Okej. A, dobra. I znowu lewy na koniec. Dobra. Czyli tak, lewy, prawy, lewy, prawy, prawy, lewy, 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 lewy. Ej. Maska jelenia. Pytanie tylko, jak ja stąd wyjdę. No jakoś będę musiała. Okej, to wszystko są sejfy. Metoda prób i błędów. Pamięciówka. Powtórz wzory. O nie, to nawet nie jest powtórz wzory. To jest, jest kolejność, bo jest 1, 2, 3. Zaraz zobaczymy, że to pójdzie. 5. Sześć, siedem, osiem, dziewięć. Miałam przez chwilę zawał mózgu. Maska bażanta. Nie. Tak w ogóle. A, tego jeszcze nie przeniosę, dopóki tam się nie otworzy. To jest proste. To jest takie proste. Boże. Ta maska królika jest creepy. Może dlatego, że mi się kojarzy z Donnie Darko. Też jest proste. Uderzam najpierw tym kilka razy i mi się po prostu podświetla tyle razy, ile uderzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Proszę. Mam wszystkie maski. I co teraz? Jak ja mam stąd wyjść? Powiedzcie mi. Cześć, mamo. Czy to jest twoja maska? Pamiętam sowę. Czy to było tak? Czy to będzie... Nie, to nie będzie tak. To też chyba nie będzie... A może i będzie tak? A kij cię wie? W ogóle mogę je przenosić? Nie. Będzie tak. Oj, to było dobrze. Po co to ruszałam? Miss kliki. A tutaj kliknęłam za mało. Dobra. Na szczęście można szybciej klikać. Nie? O Boże, racja. Nie. Tak! No. Hej. Hej. To dlatego sowa. My memories are the key, not only to the past, but also to the future. Hej. Dobra, chyba musimy stąd wyjść. Prawda? Jeśli mi pozwolą. Ej, gdzie ja idę? Co to jest? Czemu to jest? Muszę klikać światło, co? Ej! Ej! It's time. Ale nie mogę tam przejść. Czy mam ci dać twoją maskę?
Na pewno nie jeleń. Jeleń to ojciec. Królik? Królik! Dobra, sobie wyjmiemy to, przeniesiemy tutaj i w ogóle to mi będzie niepotrzebne pewnie. Albo i będzie, kim wie. Ej! Czy będziecie mnie składać w ofierze? Naprawdę. Ja się na to zgadzam. Gołąb? Nie. Barząd. Wypluwka. No dobra. Tędy nie przejdę. Cześć, babciu. Dzik? Nie, to będziesz gołębiem. Dzikiem jest tamte cholerne, żarłoczne coś. Tu nic nie wezmę. Okej. Okay. Co Jezusa się przebrał? Nie. Won. Nie zrobię tego. Chyba. Zobaczymy w sumie, jak się gra skończy, nie? Ej. Jesteście creepy. Palicie mnie! O wy! O wy! Okej, okay, dobra. Czyli jednak wszystkie plagi doszły do skutku. Musiały, co? To są symbole, które były na tych rysunkach na ścianie, prawda? Ciekawa w sumie teraz jestem, czy ta gra może się zakończyć jakoś inaczej, jeśli na przykład znajdę wszystkie znajdźki, nie? Czy jest jak gdyby sens? Trochę powątpiewam w to, żeby było tutaj jakieś inne zakończenie. Nie zdobyłam wszystkich możliwych osiągnięć. Bo tego jest dużo. Tego jest naprawdę dużo. Tam trzeba kliknąć jakieś rzeczy w odpowiednim momencie. Nie wiem, czy widzieliście, czasem klikałam na takie symbole. To też każdy rozdział, każda plaga ma swój symbol, który trzeba odnaleźć. No, tak generalnie tego jest dużo. Tego jest bardzo dużo. Ja aż sobie sprawdzę, wiecie teraz, czy są różne zakończenia, czy jest tylko jedno. Bo jeśli są, no to wypadałoby mi pokombinować. Ale to muszę sprawdzić, bo jak gdyby sama gra nic na ten temat nie mówi, nie? Tak, sprawdziłam, jak to jest z tymi zakończeniami. I tak właściwie to tutaj za dużo możliwości nie ma. Jest coś, co jest sekretnym zakończeniem, ale myślę, że ja nie będę go koniecznie pokazywała. Jak gdyby wychodząc z założenia, że może ktoś z was będzie miał ochotę zagrać w tę grę i się pobawić w zdobywanie właśnie achievementów i odkrycie tego zakończenia, ono do całej historii, z tego co wiem, za dużo nie wnosi, więc daruję je sobie. Natomiast mam nadzieję, że ta gra wam się podobała, bo ja jestem nią bardzo mile zaskoczona. W sensie miejscami rzeczywiście te zagadki były trochę takie przesadzone, ale jak gdyby dość płynnie mi się przechodziło całą grę. Może te ostatnie dwa odcinki się powyciągały trochę bardziej niż myślałam. Natomiast pytanie jest do was. Czy chcielibyście, żebym nagrała też inne gry od Rusty Lake? Bo z tego co wiem, to na pecety wyszły jeszcze dwie na pewno. Mówię o tych. Tam jak gdyby od twórców jeszcze są chyba jakieś przeglądarkowe też. Tutaj jak gdyby nie jestem w 100% pewna, ale no, jestem pewna, że na peceta poza tą wyszły jeszcze dwie. I takie pytanie do was, czy chcielibyście je kiedyś tam na moim kanale zobaczyć? Bo są dziwne. Wszystkie naprawdę są utrzymane w takim specyficznym klimacie.
Mi się bardzo przyjemnie w nią grało, muszę przyznać. To cóż, dajcie mi znać w komentarzu, ja natomiast się z wami żegnam, zapraszam do innych moich serii i do usłyszenia.